Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witają Państwa. Ojciec Janusz. I ojciec Marian. Witamy Państwa na celebracji w Bazylice Świętego Piotra na mszy świętej dziękczynnej za kanonizację równoważną dwojga misjonarzy kanadyjskich, świętego Franciszka Lavala oraz siostry Marii od Wcielenia. Ojciec Święty przewodniczy dzisiejszej liturgii, dzisiejszemu dziękczynieniu za kanonizację tych dwóch wielkich misjonarzy kanadyjskich i zechciejmy się już włączyć w dzisiejszą liturgię, która, jak wiemy, odbywa się w czasie trwającego synodu poświęconego rodzinie. Rodzinie i ten synod odbywa się pod tytułem Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Równocześnie w Sassari, na Sardynii, będzie dzisiaj beatyfikowany ojciec Francisco Zirano, franciszkanin, męczennik z roku 1603 w Algierii. Zechciejmy się włączyć w liturgię Eucharystii i zechciejmy Panu Bogu ofiarować wszystkie nasze intencje, sprawy Kościoła, sprawy naszych bliskich. Zechciejmy modlić się za nasze rodziny, za bliskich, a także zechciejmy pamiętać o wszystkich chrześcijanach prześladowanych na całym świecie, zwłaszcza w Iraku, na Bliskim Wschodzie i we wszystkich tych krajach, gdzie ci chrześcijanie są ciągle prześladowani i niszczeni, eksterminowani. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. W dzień, w którym celebrujemy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, my także jesteśmy powołani, aby rozpocząć życie nowe. Uznajmy się potrzebującymi i grzesznymi, i prośmy Boga o przebaczenie naszych grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia Słowa Bożego. Pierwsze czytanie usłyszymy z księgi proroka Izajasza. Następnie będziemy się modlili psalmem 23. Lecture du livre d'Isaïe. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z pustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwybornniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez ląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché Tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Stół dla mnie zostawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, obficie napełniasz mój kielich. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód, cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Glory to God, our Father, forever and ever. Amen. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja, alleluja. Dominus vobiscum. Et
lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Pan z wami, z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę, lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha muto lì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Verbum Domini. Ojciec Święty całuje Świętą Księgę Ewangelii i błogosławi cały lud zgromadzony w Bazylice Świętego Piotra.
Wysłaliśmy proroctwa Izajasza. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Te słowa pełne Bożej nadziei wskazują cel, ukazują przyszłość, ku której zdążamy. Na tej drodze uprzedzają nas i prowadzą święci. Słowa te nakreślają również powołanie misjonarzy. Kobiet i mężczyzn, którzy są misjonarzami. Misjonarze są tymi, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu i mają odwagę żyć Ewangelią. Również tą, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Idźcie więc na rozstajne drogi, mówi Król do swoich sług. A słudzy, wyruszywszy, zebrali wszystkich, których napotykali, złych i dobrych, aby przyprowadzić ich na ucztę weselną Króla. Misjonarze wypełnili to wezwanie. Wyruszyli, aby zapraszać wszystkich na rozstajnych dróg i w ten sposób zdziałali tak wiele dobra dla Kościoła całego. Ponieważ Kościół, jeśli zatrzymuje się i zamyka w sobie, to zaczyna chorować. Może ulec deprawacji, zarówno przez grzechy, jak i przez błędną wiedzę oddzieloną od Boga, jaką jest sekularyzm ducha tego świata. Misjonarze kierowali swoje spojrzenie na Chrystusa ukrzyżowanego. Przyjęli Go łaskę, której nie zatrzymali tylko dla siebie. Tak jak święty Paweł, stali się wszystkim dla wszystkich. Potrafili żyć zarówno w ubóstwie, jak i w obfitości, w sytości i w głodzie. Wszystko potrafili w tym, który ich umacniał, z tą Bożą mocą mieli odwagę wyruszyć na drogi świata, ufając Panu, który ich powołał. Takie jest życie misjonarzy i misjonarek. Udać się daleko od domu. Lontano dalla sua patria. Od swojej ojczyzny daleko być. Tante volte uccisi. Tyle razy zabici. Assassinati. Zamordowani. Come è accaduto in questi giorni. Tak jak wydarzyło się to w tych dniach. Con tante sorelle e fratelli nostri. Z naszymi braćmi i siostrami. Z tyloma naszymi braćmi i siostrami. Evangelizzatrice della Chiesa. Misją ewangelizacyjną Kościoła jest zasadniczo głoszenie miłości, miłosierdzia i Bożego przebaczenia, objawionych ludziom poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Misjonarze posługiwali na rzecz misji Kościoła z najmniejszymi, najbardziej oddalonymi, dzieląc się chlebem słowa i udzielając wszystkim niewyczerpalnego daru miłości, który wypływa z serca samego Zbawiciela. Takimi misjonarzami byli święty Franciszek de Laval i święta Maria od Bożego Wcielenia. W tym dniu pragnąłbym pozostawić wam, drodzy kanadyjscy pielgrzymi, dwie rady zaczerpnięte z listu do Hebrajczyków, które waszym wspólnotom przyniosą wiele dobra. Dalla lettera agli ebrei. Ma che pensando ai missionari faranno tanto bene alla vostra comunità. I które myślą o właśnie misjonarzach, którzy tyle uczynili dobra w waszym kraju. Pierwsza jest następująca.
Ricordatevi dei vostri capi. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Imitate nella fede. La memoria dei missionari. Pamięć o misjonarzach ci sostiene nel momento in cui sperimentiamo. Podtrzymuje nas w chwili, w której doświadczamy braku sług Ewangelii. I loro esempi ci ich przykłady nas pociągają, pobudzają do naśladowania ich wiary. Sono testimonianze feconde. Są to świadectwa bardzo płodne, z których rodzi się życie. Il secondo è questo. Druga rada jest taka. Alla memoria quei primi giorni. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu przez Chrystusa wytrzymali wielką nawałę cierpień. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem tylko wytrwałości. Oddać cześć temu, który cierpiał dla Ewangelii, oznacza każdego dnia prowadzić dalej dobrą walkę o wiarę z pokorą, cichością, miłosierdziem, a to przyniesie owoce. Memoria di quelli che ci hanno preceduto. Pamięć którzy nas poprzedzili w naszym kościele. Kościele, który jest kościołem ciągle rodzącym się, jest bogata wielu misjonarzy, którzy poszli na cały świat, do tylu krajów. Il mondo è stato riempito dei missionari canadesi. Świat został wypełniony, napełniony misjonarzami kanadyjskimi. Adesso, a teraz il consiglio. Proszę questa was, memoria, radzę wam, doradzam wam. Non ci porti abbandonare la franchezza. Niech ta pamięć nie pozwoli wam opuścić tej obfitości, forse, tej wrażliwości. No, non forse, è vero. Il diavolo. Może diabeł. È l'invidioso. A mogę powiedzieć, tolera, że diabeł jest zazdrosny. Che una terra sia così feconda. Że taka ziemia jest tak bardzo bogata w tylu misjonarzy. La preghiera al Signore. I modlitwa do Pana. Perché il Quebec jest konieczna, aby Quebec questa strada della fecondità powrócił na drogę właśnie tej obfitości tanti missionari i dawał tylu misjonarzy, che hanno, per così dire, fondato jak tych dwojga, którzy ufundowali Kościół w Quebecu. Ci aiutino. Niech nam pomogą, intercessori, jako ci, którzy się stawiają za nami. Loro hanno seminato cresca e dia frutto, aby to, co oni zasiali kiedyś, ciągle rosło i przynosiło owoce w postaci ludzi. Ludzi, którzy są sercem apetytem, gotowi głosić Ewangelię. Teraz potrzeba prosić o to dla waszej ojczyzny, aby ci nasi dzisiejsi święci, nasi byli tymi, którzy orędują za Kanadą, abyśmy mogli wracać do tego źródła, w którym są święci
i jej misjonarze. Oto radość i zadanie tej pielgrzymki. Upamiętnić świadków, misjonarzy wiary na waszej ziemi. Ta pamięć zawsze nas podtrzymuje w drodze ku przyszłości, ku ostatecznemu celu, kiedy Pan Bóg oczy łzy z każdego oblicza. Cieszmy się i radujmy się z Jego zbawienia. To były słowa Ojca Świętego wypowiedziane na mszy świętej dzień czynnej za kanonizację dwojga misjonarzy, wcześniejszą Franciszka Lavalla i Marii Odwcielenia. Są to dwie postacie ważne dla Kościoła kanadyjskiego, jak podkreślił Ojciec Święty, to oni budowali, fundowali Kościół kanadyjski, to oni stali u podstaw, kładli fundament dla tego Kościoła. A teraz zechciejmy chwili ciszy reflektować nad wygłoszonym i skierowanym do nas Słowem Bożym. Zanim wypowiemy wyznanie wiary, warto wytłumaczyć, co to jest kanonizacja równoważna. W wypadku kanonizacji zwykłej papież wprowadza kult do Kościoła powszechnego. Przez kanonizację równoważną papież potwierdza kult, który już istnieje. Ojciec Święty nie wprowadza nowego kultu. Dlatego w czasie dzisiejszej celebracji dziękujemy za ten akt Ojca Świętego. Wyznajmy naszą wiarę.
Kochani bracia, zadziwieni pięknem, które jaśnieje na obliczach świętych, wznieśmy do Boga nasze modlitwy i wezwania. Ojcze, który przez wody Chrztu Świętego wzbogacasz Kościół nowymi dziećmi, obdarz go mocą, aby mógł prowadzić je po drogach świętości. Ojcze, który dzięki mocy Ducha nie pozwalasz nigdy, aby zabrakło sług ołtarza, poślij licznych i świętych robotników na Twoje żniwo. Padre Santo, que aceptas con agrado el sacrificio de amor de los mártires. Ojcze, dla Ciebie wielką wartość ma ofiara miłości męczenników i tych, którzy są wierni Twojej woli. Pocieszaj wszystkich prześladowanych ze względu na Ewangelię. Ojcze, który pochylasz się z dobrocią nad ubogimi, nad małymi i zagubionymi, spraw, aby każdy człowiek mógł doświadczyć Twojego ojcostwa. Ojcze, który w miłości małżonków objawiasz miłość Chrystusa do Kościoła, zsyłaj swego Ducha na biskupów zebranych na synodzie. Ojcze Święty Miłosierny, przyjmij naszą modlitwę i przez stawiennictwo świętych Franciszka de Laval i Marii Odwcielenia ożyw w nas pragnienie świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ofiarowania na ołtarzu Pańskim, zechciejmy i my przynieść na ten ołtarz wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze sprawy, razem z tymi, którzy w procesji z darami zbliżają się do ołtarza. Te dary przyjmie Ojciec Święty i zaniesie w uczcie eucharystycznej do naszego Boga Wszechmogącego. Dzisiejsi święci, święty Franciszek de Laval urodził się we Francji 30 kwietnia 1623 roku. Pochodził z jednej z najpotężniejszych arystokratycznych rodzin francuskich. Otrzymał gruntowne wykształcenie w kolegium jezuickim i udał się na misję. Skorzystał ze swoich koneksjach, oczywiście rodzinnych, w późniejszej działalności misyjnej. Skorzystał także z wyjazdu do misji do Nowej Francji, dzisiejsza Kanada, i w 1658 roku został mianowany pierwszym wikariuszem apostolskim Nowej Francji. Rok później przybył do Nowego Świata, by objąć swoją misję. Został pierwszym biskupem Quebecu. W czasie swej posługi dokonał podziału administracyjnego diecezji na szereg parafii oraz fundował seminarium duchowne w Quebecu, które w 1852 roku przekształciło się w Uniwersytet Laval.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na czasie trwania swojego Kościoła. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij naszą modlitwę i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty. Albowiem Ty jedyny jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki. Ty jesteś mieszkając w dostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry. Jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenie dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, patrzeni chwałę Twojego oblicza. Nieustannie cześć Tobie oddają, łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, który jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkiemu stworzeniu. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Miłosierdziu swoim pośpieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił.
On za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I gdy spożywali wieczerze, wziął chleb, błogosławił, łamał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Offerto in sacrificio per voi. Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróć. Boże, Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa, Jego stąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew. Jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Sacrificio a Te gradito per la salvezza del mondo. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Diventino offerta viva in Cristo a lode della Tua gloria. Ora, Padre, pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę, przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Franciszku, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie,
o składających ofiary tutaj zgromadzonych. I o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, z apostołami, ze świętym Józefem, Twoim jej oblubieńcem, ze świętym Franciszkiem Lavalem i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. A Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Słowom Zbawiciela i pouczeni przez Niego ośmielamy się wołać Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami, z Duchem Twoim. Offerte vobis pace. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Ciało Chrystusa niech mnie szczerze na życie wieczne, krew Chrystusa niech mnie szczerze na życie wieczne. Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami i dar otrzymany w doczesności, niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. My wszyscy zgromadzeni przy radioodbiornikach, jak i również oglądający telewizję Trwam, zechciejmy duchowo przyjąć komunię. Zechciejmy komunię duchową przyjąć do naszych serc, ofiarując Jezusowi to, co dla nas jest ważne, istotne i prosząc o większą wiarę i świętość, którą reprezentują dzisiejsi święty Franciszek, a także święta Maria od Wcielenia. Dziękujemy Bogu za ten dar.
Święty Franciszek Laval, jak wcześniej wspomniałem, pracował na terenie apostołów dzisiejszej Kanady. Tam też w zdecydowany sposób zwalczał plagę alkoholizmu. Wśród ludności obłożył karmę ekskomuniki chrześcijan sprzedających alkohol Indianom. Zmarł 6 maja 1708 roku, beatyfikował go święty Jan Paweł II w czerwcu 1980 roku. Dziękując Bogu za dzisiejsze dziękczynienie, za dwojga nowych świętych, Franciszka Lavala i Marię Odwcielenia, zechciejmy powiedzieć kilka słów o świętej Marii Odwcielenia. Urodziła się w Tours, w wieku 17 lat poślubiła Gludyla Martina, a później miała syna w 1619 roku, owdowiała. W 1631 roku wstąpiła do zakonu Urszulanek. Następnie przybyła do Ameryki Północnej, gdzie rozwinęła działalność misyjną i charytatywną. W Quebecu założyła klasztor Urszulanek, którego została pierwszą przełożoną. Stąd prowadziła działalność swoją. Nauczyła się języka Irokezów i pracowała wśród Indian. Opracowała słowniki i katechizmy w języku Huronów. Zmarła 30 kwietnia 1672 roku. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II. Módlmy się. Padre Santo Misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Très Saint-Père François. Arcybiskup Quebecu kieruje do Ojca Świętego słowa pozdrowienia i podziękowania. Permettez-moi en mon nom personnel
et au nom des fidèles du Québec et du Canada, de vous remercier du fond du cœur pour le grand cadeau que vous nous avez fait de deux nouveaux saints, Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation. J'ai accompagné ces derniers jours un groupe de pèlerins en France sur les pas de ces deux géants de la foi et de la vie missionnaire. Notre pèlerinage s'est poursuivi jusqu'à Rome pour être avec vous, le successeur de Pierre, pour vous redire notre communion profonde et notre désir de répondre à l'appel missionnaire pour évangéliser le monde de notre temps. Merci, très saint Père, de nous avoir donné ces modèles de sainteté et de vie apostolique. La vie de saint François de Laval et de sainte Marie de l'Incarnation nous parle beaucoup aujourd'hui et nous invite à imiter leur courage, leur persévérance, ainsi que leur zèle apostolique. Comme eux, nous voulons être tout abandonnés à Dieu, dans la confiance, et engagés sur les chemins de la mission, pour que nos frères et sœurs humains dziękuję Ojcu Świętemu za dzisiejszą uroczystość, za nowych dwóch świętych dla Kanady, świętego Jana Laval, Francisco Laval i także Marię od Wcielenia. Ojcze Święty mówi, dziękujemy Ci w imieniu całego ludu kanadyjskiego za tych dwoje świętych, którzy są przykładem misjonarzy posłanych do całego Kościoła, do Kościoła, który rodził się w Quebecu. Nous désirons être davantage des disciples missionnaires au cœur du monde. Avec vous, ciągle pragniemy nous croyons dawać misjonarzy z otwartym sercem, odważnym sercem, które prowadzi ich do całego świata. Ceux qui rencontrent Jésus. I który prowadzi do spotkania między człowiekiem a Chrystusem. En sont des témoins éloquents. Que Dieu fasse de święci dzisiaj wyniesieni na ołtarze są także świętymi dla naszych poszczególnych miejsc, konkretnych, w których żyjemy, a także są przykładem dla misjonarzy i ewangelizatorów, jak głosić Ewangelię, dobrą nowinę współczesnemu światu, współczesnym ludziom. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze Święty, za to dzisiejsze święto. Chcemy Ci podziękować za tę wielką radość dla wierzących dzisiejszych. I dziękujemy za Twoją posługę, szczególnie tą skierowaną do ubogich i do których Ty jesteś też posłany. To tak chyba z serca płynące podziękowania do Ojca Świętego, które zostały teraz wygłoszone na koniec tej Eucharystii kanonizacyjnej. Signore sia con voi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomoże i nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Drodzy widzowie telewizji TVN, drodzy słuchacze Radia Maryja. I oto w tym momencie zakończyła się uroczysta liturgia dziękczynna za kanonizację dwojga misjonarzy kanadyjskich, świętych Franciszka Lavala i Marii Odwcielenia Martin. Ta Eucharystia, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek, była okazją jeszcze raz do przypomnienia wielkich zasług Kościoła kanadyjskiego, misjonarzy kanadyjskich dla dzieła ewangelizacji na różnych kontynentach i w różnych krajach. Była kolejnym zaproszeniem do modlitwy o nowe powołanie kapłańskie i zakonne. Zechciejmy również my włączyć się w te wszystkie wskazania, modlitwy Ojca Świętego Franciszka i zechciejmy i my również uczestniczyć w tym wielkim wołaniu do naszego Pana o nowych misjonarzy, o nowych pasterzy, o nowych głosicieli Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza uroczystość była uroczystością bardzo rzadką w Kościele, ponieważ i sama kanonizacja równoważna została wprowadzona w 1632 roku i jest przeprowadzana wtedy, kiedy błogosławiony jest już czczony od dawna. I kiedy ten kult jest oddawany stale i powszechnie i są uznawane cnoty błogosławionego i nieprzerwana jest sława nadzwyczajnych łas otrzymywanych za pośrednictwem błogosławionego. Te wszystkie warunki spełniali dzisiejsi święci, dlatego w ten sposób zostali kanonizowani i dzisiaj była sposobność, aby wspólnie z całym Kościołem dziękować Bogu za dar ich życia, za dar ich świętości i również za dar kanonizacji. Pragnę się i ojciec Janusz pożegnać z Państwem i zaprosić Państwa na godzinę 12 na modlitwę Anioł Pański. Żegnamy się z Państwem. Tylko na chwilę, ale już o 12 łączymy się ponownie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Żegnają się ojciec Janusz i ojciec Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże.